Ej, to też jest fajna lokacja. Podoba mi się. Ej, autentycznie, chyba każda lokacja mi się tutaj będzie podobać, bo one graficznie po prostu świetnie wyglądają. Co tutaj mamy? A dobra, tutaj nasi przyjaciele przyszli. Tutaj możemy coś otworzyć? Nie, tu mamy zamknięte. Więc nasi bohaterowie po prostu wybrali się do jaskiń Morrow, by właśnie odnaleźć tą całą tajemniczą gwiazdę, nie? Oraz zwłoki Dark Watera, ponieważ ponoć są tutaj w Morrow Cavern. Ale pytanie, czy aby na pewno są? No to zobaczymy, kurde. Więc nasza, kurde, tutaj fantastyczna trójka przyleciała w poszukiwaniu zwłok naszego Dark Watera oraz tej gwiazdy całej, o której wspominał burmistrz, czyli Fulcrum Star. No dobra, no to co? W takim razie sprawdzamy tutaj teren, jak to mniej więcej wygląda, co tutaj dokładnie mamy. Wow, ale trzęsienie ziemi, ja pierdzielę. Dobrze, że ja nie mam tutaj żadnych tych odruchów wymiotnych, bo to by się po prostu źle skończyło. Kurde, co to są w ogóle za grzyby? Nie no, infrastruktura i ogólnie tutaj florystyka mi się bardzo podoba. Takie śmieszne te. Śmieszne tutaj są roślinki, nie żebym tutaj chciał się czepiać. Dobra, więc poniszczmy sobie tutaj trochę skrzynek, żeby mieć oczywiście śrubki. Ale jak dotąd rozgrywka mi się bardzo podoba, powiem wam szczerze. Fabuła jest taka w sumie dosyć prosta, muszę przyznać. Nie ma tutaj jakby za bardzo skomplikowanych rzeczy. To jest taka idealnie fabuła pod najmłodszych. Pod dzieciaków. Ratchet! Ratchet, I'll try to find a way out of here. Just promise we'll leave this place together, okay? Thanks, Ratchet. Okej, Talwyn tutaj utknęła, więc my musimy w takim razie w inną stronę iść. Hono tutaj, ziomeczku. Pomóż. This path is so dangerous, so forbidden, that only a recitation of the fabled Song of the Dead shall open the way. I'm a little teapot, short and stout. Here is me handle, here is me spout. Okej, zaśpiewali piosenkę śmierci. Dobra, Pity, więc będę podążał za tobą, bo chyba tak się nazywasz, co nie? W ogóle, co to jest za mgła? Co tutaj się dzieje najlepszego? O Boże! A tu woda jest, a to nie jest mgła. To tak trochę wyglądało, jakbyśmy przez mgłę szli. Okej, widzę, że tutaj będę musiał na pomoc przyjść, a nie, jednak nie. Jednak moja pomoc tutaj gówno dała. Więc zobaczmy, co tutaj jest. O kurde, jakieś przejście. Na notek. Ale niestety mi się nie przyda, ponieważ mam kurde full zdrowia. Gdzie ty żeś polas? A, dobra, ja tu mogę przejść. Więc ja sobie tędy idę, a ty sobie tam poczekaj. Może ci drogę tutaj otworzę, Pit. Dobra, jesteśmy na drugiej stronie i zobaczmy, co tutaj na nas będzie czekać ciekawego. Poza przeciwnikami. O kurde, już widziałem, że przylecieli do mnie. Kurde, co za szajbusy są. Dobra, musiałem aż kurde, powiem wam szczerze, zobaczyć na necie, jak przejść tę sekwencję. I okazuje się, że musimy wziąć te światełko, ponieważ te nietoperze, bądź też jakieś tutaj potworki, nie wiem jak nawet ich nazwać, boją się panicznie tego światła. Jak sami zresztą widzicie, że od razu odlatują. A to nie powiem, że nie, ale nam się bezwłocznie przyda. Tym bardziej, że kurde, jeżeli ja mam walczyć tutaj z przeciwnikami, gdzie nie mam kompletnie broni, no to no proszę was, kurcze pieczone. To już wolę mieć przy sobie jakby to światełko. Dobra, zobaczmy, czy tutaj coś mamy. Tu mamy jakieś wiertło. Na pewno nie analne.
które się tutaj wbiło, więc polećmy w sobie po prostu na drugą stronę, czemu by nie. O, jakiś potwór tutaj, kurde, wypełzł. Oj! Nie spodziewałem się, że one tutaj przylecą. A, i całą sekwencję od zera trzeba zrobić. Kurczę, jaka to jest świetna gra. Nie no, akurat autosave tutaj mógłby się lepszy przydać. Nie, żebym się chciał czepiać, czy coś. Dobra, i szybko, jedziemy. Czyli wygląda na to, że aby dostać się na drugą stronę, musimy po prostu z tym czymś lecieć. A to nam nie spadnie? Spadnie nam, kurczę. To jak ja mam to zrobić, żeby tam się dalej dostać? One się tego panicznie boją. Mogę to wykorzystywać, tylko kurde, najgorsze jest to, że chciałbym się tam dalej dostać, nie żebym chciał się czepiać. O, lecą w moją stronę. No nie tak chciałem to zrobić. No nie tak chciałem to zrobić. Ty, właśnie tam mogę rzucić. Dobra, jesteśmy teraz na drugiej stronie zaraz. Ty, ale patent ogarnąłem. Wystarczyło tam rzucić po prostu. Nice. Dobra. Więc teraz lecimy do góry. Nanotek nie chce nam się uzupełnić, szkoda. Więc trzeba będzie teraz trochę poskakać. I kolejny mostek tutaj sobie oczywiście ogarnąć, żeby nam pomóc naszemu Pitowi, Peterowi Parkerowi. No dawaj, zaśpiewaj nam tutaj tam piosenkę. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale po prostu nasz Pit trochę ogarnął dobry patent, ponieważ to, co on tutaj trzyma, to jest głowa Slaga. Jednego z piratów właśnie. I on dzięki temu, że on ma te głowy, no to może nam otwierać różne, że tak powiem, te przejścia. Ponieważ wiesz, komputer nie ogarnie, że to jest po prostu pirat. W sensie, że nie ogarnie, że to jest po prostu głowa pirata. A ogarnie, że to jest po prostu pirat, który tutaj mówi różne hasła. Fajna sprawa w sumie. Mam nadzieję, że w ogóle wszystko dobrze tłumaczę, bo ja mówię, mam mniej więcej to wszystko z Wikipedii ściągnięte, dlatego że po prostu, no, chciałem, żeby ten let's play jak najlepiej wyglądał, mimo że jest on na ślepo robiony. Dobra, widzę, że tutaj musimy kolejnego stworka zebrać. O kurcze! Co to za gąsienica? O-oł. Chyba wiem, co trzeba zrobić. Trzeba będzie rzucić nią. Kurde, ile ona HP zabiera? What the fuck? O, tu chyba mamy zwłoki naszego, kurde, poszukiwanego. Nie? To co ja mam zrobić? Może ona musi w te strzelić. Dawaj tutaj strzel. Dobra, ty sobie z nią powalcz teraz, a ja polecę dalej po prostu. Nie szczelaj we mnie. Umierajcie, kurde, wy paskudy jedne.
istoty szatana jedne, kurcze pieczone. Wydaje mi się, że musimy takie coś zrobić. Dobra, udało się. There she is, right where we left her. And you're sure Darkwater's holding the map to the Fulcrum Star? Of course I am. Kinda wish I'd known at the time. That star would have bought a lot of grog. But a deal's a deal. This past Świątynia Dark Waitera. Okej. Więc zatem lećmy w tę stronę. Chociaż... Gdzie ty jesteś? A, dobra, ty se tu stoisz. Okej. Czyli musimy iść w takim razie tędy. No nie, no kurde, proszę was. Znowu... Ja pierdzielę, czy to coś da nam w końcu spokój? Czy to będzie nas teraz tak prześladywać? Prześladować w sumie, Jezu, prześladywać, ta. Mhm. Dobra, ja stąd spadam. Elo, miło było poznać. Teraz sobie tutaj to przesuwamy, dokładnie. Kurde! Dobra. Więc zatem ruszajmy raz jeszcze dalej. Okej, tu mamy ogarnięte. Spadaj mi stąd. Dobra, teraz powinienem doskoczyć tutaj. Kurde! Ratchet! Skacz! Jezus Maria, jemu to można tłumaczyć. Dawaj, przesuwamy, oczywiście, że tak. Dokładnie, o to chodziło. Trzeba było tutaj doskoczyć. Jak najbardziej tak. I teraz uciekliśmy przed tą, kurde, szarańczą, czy Bóg wie, co to jest. Serio, jeżeli to ma jakąś nazwę, no to możecie mi nawet napisać w sekcji komentarzy, bo nie pogardzę, szczerze powiedziawszy. Albo sam zrobię research i sam... Będę dawał wam imiona postaci, których powinienem wiedzieć, a nie wiem. O, kolejne zwłoki. Ha, niezła impreza tutaj musiała być. Siema, siema. Patrzcie, ale was tutaj, kurde, teraz światełkiem pocisnę. Wow. Dobra. Kurde, ile tutaj jest wymordowanych tych piratów, ja pierdzielę. To jakaś egzekucja tutaj musiała być. Skok i lecimy. Znowu to coś? Czy ty dasz mi święty spokój? Dobra, kurde, widzicie co tutaj się dzieje? Dobra, mamy oczywiście nasze śrubki. Trzeba oczywiście dbać o stan naszych śrubek, ponieważ może jakieś upgrade'y sobie kupimy, kto wie. O! Mamy tutaj. Oj. Nie to chciałem zrobić. Dobra, jeszcze tutaj katapultę mamy. Ty, a mam pytanie. A jak wezmę to coś, tego ślimaczka. Chodź tutaj, ślimak. Nie, nie pójdziesz ze mną. Kurcze pieczone. Dwóch ich jest? Spadajcie stąd. Ja z wami nie mam zamiaru walczyć. Dokładnie, ja trochę tutaj wykorzystam spryt. Chodź tu, Pete. Do góry. The fairest battle in pirating history. Right. Why don't you stand right there, mate? I'll check for booby traps. Booby traps?
Isn't that a bit cliche? Not at all, mate. After all, you're the boob, and here's the trap! Cheers for the help, mate! Couldn't have gotten through the cabins without you! Uh-oh. Mamy problem. Sorry, young chum. What can I say? I'm a pirate! But here's a little something to show that there's no hard feelings. Ahoy there, me hearty. This be Captain Slark, scourge of the galaxy. And... dirty backstabber, no good take a trite. Darkwater, ye got a lot of nerve possessing me. This be my body now. Watch your tongue, you medieval body snatcher, or I'll carry out your gizzard and fry it for me supper. Tough talk for a wee little phantasm. Oh, I'm a phantasm on account of you sticking this blade in me back, you miserable cheat. All right, enough. I think you two could do us a good pillaging. Set course for Holofar, our island. Odzyskaliśmy kombustora. Fusion Grenade odzyskaliśmy. Fusion, przepraszam. Czyli wygląda na to, że Petey nas zdradził. Petey, po prostu jesteś, kurde, głąbem. Nie żeby coś. Jesteś po prostu frajerem, który zasługuje tylko i wyłącznie na tą egzekucję. Serio. Przez swoją, kurde, przez swój debilizm ożywiłeś teraz, kurde, tych piratów, którzy chcą mi, kurde, krzywdę zrobić. Masakra. Kurde, najgorsze jest to, że ja nie mogę się teraz obronić. Bo ogólnie, jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to już wam mówię. Przez to, że Petey miał tą głowę... Przez to, że Petey miał głowę Slaga, no to on ożywił właśnie Dark Waitera i ten Dark Waiter postanowił przywołać swoją armię. A jako, że on nas zdradził, ponieważ powiedział, że jest piratem, no to teraz musimy sami sobie z nimi radzić. Jak sami zresztą widzicie. Sam muszę z nimi, kurczę pieczone, walczyć. Bo jak żeby inaczej. Kurde, najgorsze jest to, że mam tylko 100 amunicji, jak kurde przed nimi uciec, no to to naprawdę jest wyczyn. Szybko. Lecimy stąd. Szybko, szybko, szybko. Oj! Dobra, oni tutaj nie przejdą. Haha, frajerzy. Dobrze im tak. Chociaż... A pozbędę się was, co mi tutaj... Co mi do tego. Przynajmniej więcej śrubek będę miał. Zawsze coś. Dobra, on będzie ich teraz w nieskończoność przyzywał, więc dobra, lecimy stąd. Nie ma to tamto. Siema, było miło. O kurcze. Nie, proszę, ja żartowałem. Nie bij mnie. Co tu się odpierdziela? Rzucamy naszym kluczem, to może nas też uratować. Dobra, trzeba tędy chyba iść. Z tego co widzę. Uciekajmy stąd, czym prędzej. Okej, okay, widzę, że mamy tutaj walkę teraz z bosidłem. Czyli musimy się go pozbyć, dobra. Dawaj, 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 ja się ciebie nie boję.
Dobra, trzeba iść tędy. Widzę chociażby po tym, że były tutaj te, no... rozgrzane, że tak powiem, odłamki lawy. A raczej odłamki kamienia, nie lawy. Więc no... O Jezus Maria, więcej was matka w domu nie miała? O kurde, ty, mamy upgrade! Nice! Ale im teraz damage będziemy zadawać. Ale damage będziemy im zadawać. Nice. To mi się już podoba. Dobra, kolejne drzwi trzeba sobie zniszczyć. Jedziemy z koksem. Wydostaniemy się stąd. Tylko Talwyn trzeba będzie uratować. Gdzie ona jest? Wiecie co? Czekajcie. Kurde. Won mi stąd. Powiedziałem coś. Mamy tutaj w ogóle ten? Jo, mamy jeszcze. Przyda się. Kolejne sobie drzwi otworzymy. A co? Kto bogatemu zabroni? Siema, siema. Magma kombustor. Okej. O kurde, 15 HP już mamy. Ale ładnie nam poszło tutaj. Dobrze. Uratowaliśmy Talwyn. Talwyn, albo Talwyn, nie wiem, ja lubię na nią Talwyn mówić, więc sorry. To jest moje słownictwo. Dobra, uciekamy stąd, bo Pity to jest kurde śmieć. I nas zdradził. Czyli będziemy wracać na ten. Jak to się nazywało? Holofar Island. So, in his effort to claim the Fulcrum Star, our hero was outwitted by the charming Rusty Pete, a loyal pirate whose only desire was to bring back his beloved Captain Slag. Scourge of Polaris and winner of Zordoom Prison's semi-annual beauty pageant. Of course, there were a few side effects. Hundreds of undead pirates were now free to roam the planet. And the captain now had to share a body with the pirate he killed long ago. But all in all, it was a great day. No, jesteśmy na Holofir Island. Dobra, jesteśmy na miejscu. Kurczę pieczone. Dobra, z kim by tutaj można pogadać teraz? They're attacking us! The undead crew of Angstrom Darkwater. Here, take these. They washed ashore this afternoon. Tornado Launcher. O kurczę pieczone. To dopiero... Shock Ravager. Ravager, przepraszam. Limbs be undead pirates! Run for your lives! It's the curse of Darkwater! The rumors are true! Save yourselves! Dobra, widzę, że wszyscy uciekają. A my tu będziemy walczyć? No co wy? Ej, ja nie jestem gotowy na walkę, nie żeby coś. Dobra, moi drodzy, to wiecie co, ja chyba tutaj będę kończył już. Godzinka, w sumie nawet półtorej godziny sesji, to myślę, że to jest idealnie. Tym bardziej, że już i tak mamy chyba połowę gry za sobą. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kurczę pieczone. No to następną sesję i zarazem ostatnią będziemy zaczynali tutaj z ładną rozpierduchą. Dajcie znać, czy w ogóle wam się Let's Play z Ratcheta i Clanka Quest for Booty podoba. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten Let's Play. Dajcie znać, czy wam się oczywiście seria podoba. Czy w ogóle wam się ta gierka spodobała sama w sobie, nie tylko jeżeli chodzi o serię na YouTubie, ale w sumie samą gierkę. No i co? To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten Let's Play. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi po więcej. Zapraszam na socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli moja grupa na Facebooka oraz Discord, Discord Krauzajbatsu oraz Instagram. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Ratchet & Clank, Quest for Booty i nie tylko. Do następnego razu. Cześć!